Kochani, istnieje taki pewien szczególny rodzaj radości, który powstaje wtedy, kiedy człowiek jest podziwiany. Ten rodzaj radości może być nawet euforyczny w przypadku, jeżeli kobieta podziwia faceta, a ta euforia osiąga apogeum, jeżeli to się dzieje w trakcie seksu. Jeżeli kobieta podziwia faceta erotycznie, to on traci rozum. I dlatego, kochani, uważam, że żeby się uodpornić na takie zabiegi kobiet, należy samemu zacząć podziwiać kobiety erotycznie. Patrzysz na kobietę i podziwiasz ją nie tylko jako kobietę, ale podziwiasz kobietę jako obiekt, który dostarcza szczęścia człowiekowi. I dodatkowo, żeby się uodpornić na manipulację, że ktoś ciebie podziwia, ty się od tego uzależniasz, dobrze jest, jak się sam zaczniesz podziwiać. Jeżeli się sam zaczniesz podziwiać i nauczysz się to robić na tyle skutecznie, żeby można było, żebyś był w stanie odróżnić, który podziw jest prawdziwy, a który nieco mniej, to wtedy jak podziwiasz kobiety, to robisz to w tak prawdziwy sposób, że wszystkie kobiety ci będą wierzyły i to nie dość, że ci będą wierzyły, to będą chciały, żebyś nadal je podziwiał. A to jest bardzo ważne, ponieważ życie faceta jest wtedy cenne, kiedy jest podziwiany przez kobiety, bo wtedy to życie łączy się z radością. Amen.